Cześć, z tej strony Krzysiek. Chciałbym pokazać Wam w tym filmie, jak wygląda aplikacja Gaiju na smartfonie naszego turysty. Jestem teraz w zakładce Home. U góry mam moje trasy, czyli trasy, które jako turysta kupiłem. Najlepiej trasy promowane, trasy blisko Ciebie, trasy najlepiej oceniane przez innych turystów. Na tym etapie aplikacji. Jak widać są tylko dwie trasy w przyszłości, mam nadzieję dzięki Wam tych tras będzie lawinowo przybywać. Wejdźmy sobie w trasę Najw Gdańsku i zobaczmy jak to wygląda z punktu widzenia turysty. Zjeżdżając na dół możemy zobaczyć, że trasa ta składa się z pięciu punktów. Bazylika Mariacka, Jan Heweliusz, Restauracja Kubicki, Ulica Mariacka i Żuraw turysta za pomocą przycisku show on Google Maps może te punkty zobaczyć na mapach Google i oczywiście skorzystać z funkcjonalności tej aplikacji, poprosić o wskazówki dotarcia do konkretnego punktu. Pierwszy punkt, który tutaj mamy wybrany to jest Bazylika Mariacka, więc wyobraźmy sobie, że turysta dociera do Bazyliki Mariackiej. W tym momencie może wcisnąć przycisk play. I odsłuchać historię, którą dla niego przygotowaliśmy. Bazylika Mariacka. I pełna nazwa to Bazylika Konkatedralna w wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Można zmieniać prędkość Zwana jest także często Koroną Gdańska, więc zakładam, że nie zaskoczę cię stwierdzeniem, że mamy tu do czynienia z obiektem Naj, i zapewne nie jedno naj, na jego temat usłyszysz. Na początek spodziewaj się liczb i faktów. Hmm, co więcej? W trakcie odsłuchiwania historii będą zmieniały się zdjęcia zgodnie z tym, co przygotowaliśmy, dodając trasę poprzez stronę WWW do bazy danych. Spróbuję tutaj na chybił trafił przesunąć. Około dwóch tygodni. O, jak widzicie. Szacuje się więc. Pojawiło się kolejne zdjęcie z tych, które przygotowałem. Kolejną funkcją dostępną dla turysty, jest możliwość przeczytania tego samego tekstu. W transkrypcji, turysta może sam przewijać w dowolnym tempie tekst, który odpowiada naszej historii audio. Aplikacja umożliwia zobaczenie tekstu w trzech wielkościach czcionki: małej, średniej i dużej, tak aby każdy mógł dostosować tekst do swoich preferencji. Aplikacja umożliwia także przejście do innego punktu w dowolnym momencie. Wyobraźmy sobie: Restauracja Kubicki oraz wyświetlenie pojedynczego punktu na mapach Google. Mamy tutaj restaurację. Możemy oczywiście skorzystać z funkcjonalności map Google, zażyczyć sobie wskazówek dotarcia do tego punktu, i znów w momencie, kiedy do niego dotrzemy, uruchomić możliwość odsłuchania tej atrakcji. Restauracja Kubicki. Najstarsza restauracja w Gdańsku. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi macie już teraz zgrubne pojęcie o tym, co czeka naszego turystę w ramach przygotowanych przez Was punktów i dzięki temu łatwiej Wam będzie przygotować Wasze trasy. Więc mam nadzieję, że ten film będzie po prostu dla Was pomocny. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.